Dzień dobry, moi drodzy, witam was w niesamowitym zestawieniu z niesamowitym gościem. Dzień dobry. Jest mój niesamowity chłopak. No podoba mi się słowo Shraka. Dzień dobry, chciałem zapytać, gdzie ten gość niesamowity, bo jestem tu tylko ja. Kaktus jest z tyłu jeszcze. Dla tych, którzy nie wiedzieli, Kaktusik jest naszym kotkiem, który ostatnio przechodzi ciężką chorobę, tak zwanego kociego fipa, dlatego jest taki wygolony po boczkach, codziennie dostaje zastrzyki, ale ma się już bardzo dobrze. Ej! Szkoda kota. Dobrze, prawda, Kaktuniu? Jest bardzo dzielnym pacjentem. Więc Kaktus będzie razem z nami, co dzisiaj robił? Obstawiał walki Fame MMA 14. Tak się składa, że bierzemy udział w tej gali, jakoś tak się wydarzyło. A to robimy tak, że wspólnie podejmujemy jakiś typ, czy ty swój, a ja swój, na przykład na 3-4 mówimy. Możemy na 3-4. Czy... Ty! Ona jest w porzo, nie? Laska Gimpsona jest w porzo, ale tak wiesz... smutna jest na tym filmie. Mega smutna. Czyli na przykład jak patrzymy, jak mamy kartę przed sobą? Nie no, ale ona jest spoko. Tak serio. To możemy tak, że jak osoba sympatyczna z lewej dziewczyna strony, czujemy, że wygra, to podnosimy lewą rękę. Jak czujemy, że osoba z prawej, to podnosimy prawą. Znaczy wy macie odbicie lustrzane, więc... Ale to będzie wam się zgadzało z kartą, nie? Wiesz, co chodzi? No dobra, w porządku. Po lewej stronie mamy Shea. Shea. Po prawej stronie mamy La Luna. I uwaga, na 3-4. O k***wa, ty! Czad, zachowujcie się, bo goście z YFL przyszli. Kasztanior YFL przyszedł i napisał Siemka, siemanko. Czy coś trzeba go zachęcić? 4, 3, 4. O nie, nikt się nie spodziewał. Dobra, no nie, no wiadomo, że kibicujemy sobie, no więc z siłą rzeczy. Ale to nie chodzi o to, komu kibicujemy, tylko kogo obstawiamy, że wygra. Więc... Ja mam nadzieję, że to nie jest to, że mi kibicujesz, tylko wierzysz, że wygram. No raczej tak, no na papierze masz wszystkie rzeczy, których potrzebujesz, żeby zdominować. To znaczy, masz najprawdopodobniej lepszą kondycję, jesteś młodsza, dużo ćwiczysz, masz styczność ze sportem całe życie, jesteś zajebista w parterze, bardzo silna, nie musisz jakby, wiesz, nie zbijasz wagi, nie robisz redukcji, także nie będziesz wymęczona. No, kozak, nie? Ty, ale fajnie tu słodzi. Też chyba powinienem tak jakoś słodzić dziewczynie. W sensie na... Obstawiać z nimi? Dobra, to ja też jestem za Shea. W papierze, no i tak jak ciebie widzę... To raczej tak, ale ja mam na przykład... Ale i loda robi. Też to, że nie wiem, co potrafi La Luna kompletnie, bo na tych filmach, które ona wstawia, nie widać nic. I nie wiem, to w sensie to jest taki rodzaj zawodnika, że ona ma te parę procent na to, że może zaskoczyć, wiesz, co chodzi? W sensie zawsze jest parę procent na to, że wiesz, że ten underdog może zaskoczyć i ja nie mówię, że nie. Moim zdaniem mam więcej perków niż La Luna, po prostu więcej... Asów w rękach. Koty czy psy? Tworcia, słuchaj. Obydwa, dzięki. Nie zadawaj już tego pytania. Tu w rękawie, tak, które gdzieś tam mogą zadziałać na moją korzyść. I też nie chcę mówić, że wygram na 100%, ale no myślę, że na to wszystko wskazuje. Duże ale zobaczymy, bo różnie bywa i też wiecie, nie chcę tutaj mówić, że nie wiadomo, co się wydarzy, a różnie może być. Też jak masz debiut, to wiesz, nigdy nie wiesz, jak ci bania zadziała tak naprawdę przy wchodzeniu do oktagonu. No to przy debiutach moim zdaniem te obstawiania zawsze są takie, że nigdy nie wiadomo do końca. Tak, aczkolwiek jeśli chodzi o moją głowę, to ja raczej jestem spokojna. Myślę, że mam silną psychikę i że... Tak, każdy myśli, że ma silną psychikę. Później przychodzi na takiego Twitcha, kurwa, jesteś jebany przez całe grono streamerskie, bo mówią tak: o, co to za frajer? I wiesz, i dojazd na ciebie, dojazd na ciebie, dojazd na ciebie. No i wiesz, tak się hartuje psychika. No. Nie dam się gdzieś tam zdominować La Lunie. Dobrze, życzę ci kochanie. Chociaż La Luna też na pewno ma bardzo silną głowę i bardzo to widać po tym, jak się zachowuje, jak się wysławia i tak dalej. No pytanie, wiesz, ile tam jest faktycznie pytanie, pewności siebie? Pytanie, ile jest gry w tym, a ile jest prawdy, nie? Możecie napisać w komentarz. Kto mnie dojeżdżał? Każdy mnie dojeżdżał! Każdy mnie dojeżdżał! Nie wiem, kto mnie dojeżdżał, kurwa, pierdolisz jak pierdolisz zwykle. Żeby gadać sobie po prostu, wiesz, o co chodzi. Nie lubię, jak zostawiam takie puste tło. Lubisz, jak jest tak? Cisza? Nie, bo cisza nas... Wiesz... czujemy wewnętrzny strach przed tym, że będzie cisza. Wiesz czemu? Bo cisza oznacza śmierć. Oznacza, że już nic nie robisz. Będziesz grał w jakieś gierki dzisiaj? Shizero, po piątku raczej nie gram w gry, nie? Uznałem, że to chyba nie jest mój sport.
możecie napisać. Zestawienie numer 2. Hater kontra Malczyński, lewa ręka. Malczyński, Malczyński musi, ja jestem za Malczyńskim. Hater, prawa ręka Malczyński. Uwaga, masz już swój typ. 3, 4. No to nie, w sensie, czy my musimy komentować jakoś bardzo? W sensie... No zabij go, Dawid. Ej, oczywiście w walce. Raczej tak, no raczej tak. Ja też powiem szczerze, że na pewno mam mniej wiedzy niż ty, jeśli chodzi gdzieś tam o te... O tych ludzi, o te pojedynki, bo mniej ich oglądam, mniej ich pamiętam. Te wszystkich, te ich walki, nawet jak oglądałam. O Malczyńskim wiem tyle, że na pewno dobre ma kopy, to widziałam. Tak, i bardzo parter teraz sobie podszkolił, nie? Tak. Kolejny pojedynek. No, i co? Jak dla mnie, to jest ewidentnie moja walka wieczoru. Szczerze, to jest tatuś versus Alan, nie? Ja jestem za Alanem, ja wolę Alana, ale muszę przyznać, że Muran ma coś takiego w sobie, że oglądasz go i cieszyć się japa, nie? Po lewej stronie Alan i po prawej stronie Muran. Masz swój typ? Chyba tak, ale no tak, chyba tak. Dobra, 3, 4. Alanik, no pewnie, ale że Alanik. Tutaj też nie pamiętam za bardzo walk tych panów, jeśli mam być szczera. Muran... Alana pamiętam, bo on chyba się bił w tym pojedynku na Prime. To on się bił 2-1 to i on ten. Się bił w High League'u z Denisem. Murana możesz kojarzyć, on miał main event na Prime. A no było, faktycznie. I jego stary się bił w tej klatce rzymskiej, co ugryzł Arka Pencil. Tak, Pencil. To wiem. Tak, Alan ogólnie, jakby ciężko... Rozumiesz to, że... Mówią o twój stary ugryzł kogoś w klatce rzymskiej i patrzyło na to, kurwa, z 2 miliony ludzi? No przecież to jest nie do pomyślenia. Chcę mi porównać, znaczy Muran jest niezły, jest okej zawodnik. No nie wiem, no pomyśl sobie, że twój stary, nie wiem, Darek, Władek, Adam ugryzł kurwa kogoś i pół Polski to widziało. Jest fajnym zadymiarzem, więc uważam, że to super, że jest na Fajmie 14. Alana, jakby z tego, co go widziałem w oktagonie, wydaje mi się lepszy technicznie, szybszy, takim jest bardziej kompletnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o te federacje freakowe i tyle. A jeśli miałbyś powiedzieć, jeśli chodzi o walki, to wolisz raczej takie freakowe walki, czy wolisz takie właśnie sportowe walki? Zależy, jaki mam humorek. Ja wolę te freakowe, jak coś. A, no i super. Nie no, tak szczerze, ja na przykład freakowe wolę te walki. Tak szczerze, bo wiesz, mój drogi internauto, ja się znam tak naprawdę na tych sztukach walki, no, na tym MMA, czy jakkolwiek to nazwać. I wydaje mi się, że większość ludzi się na tym kurwa zna. Oczywiście teraz jest wielu znawców. No ale no, idziesz tam, żeby się pośmiać chyba generalnie, nie? Nie, jeśli chodzi o sport, to ja generalnie wolę robić niż oglądać. Nie wiem, czy to dobrze, znaczy ja uważam, że... ja miałem tak samo. Że wiesz, że jak grałem w piłę, lubiłem grać w piłę, ale ja nie lubię oglądać piłki nożnej, nie? Nudzi mnie to, bo ja wolałbym sobie pokopać. Warto też oglądać, bo chłoniesz, uczysz się, obserwujesz, co inni robią. Siema, ale lubię jakby obserwować i podpatrywać. Patenty, ja wiem, ja wolę robić, po prostu. Dobra, no zobaczymy, słuchajcie, co lepiej działa, nie? Ja wolę łapać i rzucać. Karaś kontra AJ, kategoria open. Tutaj taka trochę Nie no, AJ to wygrał. Wiesz, z całą sympatią do Karasia, fajny gościu, merytoryczny, mądry gość, serio. AJ to samo, aczkolwiek tutaj jest, wydaje mi się, za duża różnica wzrostu i wagi. Wiadomo, nie? No bo w sumie... To jest kwintesencja freak fightów i bardzo dobrze, że tak to wygląda. Jakbym miał kogoś tu obstawiać? Chyba pan tu prawej, bo wydaje mi się, że jest cięższy dużo, nie? Tak. I ja myślę, że to może zagrać. Nie byłem ja się nie podejmę tutaj. To znaczy uważam, że to jest nie do przewidzenia. Jakbym już miał postawić, to chyba na Karasia. Dlaczego moim zdaniem Karaś? Bo kondycja, bo psychika. To ja rozumiem, że AJ jakby ćwiczy na siłowni, ma super sylwetkę, jest rozciągnięty, występował na zawodach, okej. Okay. Ale żeby 55 godzin kurwa non-stop biec, jechać na rower. No tak, tak, tak. Pan, jak on ma Tomek, tak? Tomek dobrze coś tam sobie widać, tam... Łączy te swoje wątki, nie? Że tamten coś pobiegł, ale nie zapominajmy, że AJ test na komandosa robił, nie? Patrz. Jakieś testy na komandosa. Więc... Nie liczy. Widać, że też jest zajechany, ale no umie robić takie rzeczy, nie? Plus, że tutaj robił kolejny jakiś test na komandosa. Tak wam tylko daje do myślenia,
żeby to było 3 lata temu? No tak, no ale co myślisz, że on już nic nie robi takich rzeczy? Na pewno dalej sobie biega, trenuje, no bo... No, ulałby się, nie? Trzeba zrobić 16 tych powtórzeń. Nie będę robił maxa, max mam 30. Wiesz, oni myślą, że AJ to jest stricte gościu, który kurwa, wiesz, o, napierdala jakieś ciężary, ale to jest, on wywodzi się z kalisteniki. Czyli, no gościu da radę moim zdaniem i on wygra tą walkę. Tak tylko wam mówię. No dobra, że robił Ironmana, ale wiesz, no on ma, wiesz, cięższą łapę. A jak jest gościu większy i mniejszy gościu mu przywali, to jest na przykład jakbyś się bił, nie wiem, z młodszą siostrą, nie? I ona cię walnie, no to nie czujesz tego, ale jak ty jej pierdolniesz, ona by, nie wiem, miała lepszą kondycję od ciebie, no to ona i tak, wiesz, dętką będzie. Taki po prostu przykład daję, żebyś to zrozumiał, drogi widzu. Rowerze pływać, to jesteś w innym świecie trochę, nie? Jeżeli chodzi o psychikę, jeżeli chodzi o kondycję, jeżeli chodzi o siły witalne, o to co potrafisz, do czego jest zdolny twój organizm. Ja dlatego stawiam na Karasia, po prostu bo ma organizm w innym trybie. I AJ, jak się ćwiczy sporty sylwetkowe, to nie ma się aż takiej niesamowitej kondycji. Moim zdaniem te mięśnie paradoksalnie mogą mu przeszkadzać, bo on będzie musiał je dotleniać, będzie się bardzo męczył. Karaś będzie się błyskawicznie regenerował. To on chyba sam... Nie no, Gimper to chyba za dużo RPG-ów gra, nie? On myśli, że tam 2 sekundy to mu mana wzrasta od razu. Dużo zależy jak głowa zadziała, nie? Oczywiście, jeżeli pojedynek przeniesie się do parteru, no to pan Robert będzie miał bardzo ciężko. No jeśli chodzi... Jaki Robert? Gdzie on kurwa Roberta? Będzie się bardzo męczył, Karaś będzie się błyskawicznie regenerował. Dużo zależy jak głowa zadziała, nie? Oczywiście, jeżeli pojedynek przeniesie się do parteru, no to pan Robert będzie... On Tomek ma na imię. A nie! On ma na imię Tomek. Sorry, odjebał mi. Będzie miał bardzo ciężko. No jeśli chodzi o gdzieś tam to, dlaczego ja typuję AJ-a, no to ja myślę, że tutaj może też siła zagrać po prostu, że wiesz, no jest on dużo większy z tego co wiem. I ja myślę, że jakiś tam parę bomb nawet wejdzie i no to może się nieprzyjemnie skończyć, nie? Tak mi się wydaje. Wiadomo, że tutaj Karaś na pewno ma niesamowite predyspozycje gdzieś tam sportowe, kondycje, głowę, ale pytanie, czy ta niesamowita kondycja jest mu potrzebna na 3 rundy po 3 minuty, nie? W sensie... Ja rozumiem... Jest, jest, ja... O, jest, jest, kurwa, dobra, powiem tak, oglądajmy dalej. Tak, ale chodzi... Sparujemy trochę, ćwiczymy. Ja wiem, ale chodzi mi o to, czy AJ też nie będzie miał na tyle dobrej kondycji, by to, by nie zostawał aż tak w tyle, nie? W sensie... Już by nie mógł trzymać gardy, czy gdzieś tam bardzo go to wymęczyło. Moim zdaniem przy jego muskulaturze będzie go to męczyć. No właśnie pytanie, ile robił tej kondycji, nie? Nieważne kto wygra, zajebista walka po prostu, nie? No, bardzo chętnie ją obejrzę. Alright. Dobra, kolejny pojedynek to po lewej Krycha i po prawej Wiewiór. Ja jestem za Ebe, szczerze. Ebe wygra, on. Pojedynek Fame MMA na zasadach Fame MMA. Tak jest. Ja nie wiem, ja dam tak, bo lubię Wiewióra. I fajnie się bije, uważam, że obroni pas. Ja chyba też tak myślę, też mu chyba da. Co ja pierdolę? No przecież Ebe wygra, no poważnie wam mówię. Wy widzieliście jego walki? Przecież on jest polski McGregor. Ja jestem za Krychą, nie jestem za Tomkiem. Ja nie kojarzę, jakoś zawsze jak Krycha walczy, to my się spóźniamy na galę. Ja nie wiem, czy widziałem jakąkolwiek walkę jego, więc to tak sercem tylko zagłosowane. Chyba widzieliśmy te walki jego, ale jakoś tak nie zapadają w pamięć, mam wrażenie, nie? Że, no. Że niektóre walki faktycznie są takie, że zapamiętujesz i bardzo dobrze, a niektóre są takie, że nie zapadają w ogóle w pamięć i Krycha chyba miał większość takich... Ja ty byś z nim wygrał? Wygrał ledwie z dziewczynami, sobie radzisz? Co? Co ty gadasz? Z kapem, odjebał ci. Mater, a kiedyś waliłeś konia w takiej pozycji, żeby sperma wleciała do buzi? Czy tylko ja tak miałem? Tylko ty tak miałeś anime boy. Takich walk, przynajmniej z mojego punktu widzenia, które tak właśnie średnio zapadały w pamięć. Ale nie wiem, może jacyś użytkownicy czatu tak mieli. To możesz ich się zapytać. Nie wiem, po prostu ja nie pamiętam, może ten, ale zobaczymy. Na pewno fajnie będzie zobaczyć, miło, że panowie się biją. Serduszkiem za Wiewiórką. Bo ja od pierwszej gali, jak on wyszedł na tego byka wielkiego, to kibicuję. Tak? Tak. Jesteś fanem? Jestem fanem. Ja bym nie wyszedł na przykład na takiego bysiora potężnego, bym się bał, że mnie złoi. Czyli mówisz, że trąba to nie jest wielki bysior. Nie, no malutki jest. Malutki. Malutki taki, o taki okruszek. Taki tyci. Tyci. Bombkę dostanie, się złamie w pół. A, że on na takiego bysiora
wychodzi, to szacun dla niego, nie? Trąbarze na mnie? No kurwa, proste, ja podziwiam, że on w ogóle tutaj, wiesz, no podjął rękawicę tak startować do takiego tutaj, proszę. 2 metry wzrostu, 60 proszę centymetrów bardzo. W bicepsie. Szacun, trąba. To macie kurwa szoty do lekcji pokory, celowo to zrobiłem. Piotr, pro... Oj, pan Tomasz... Zostanie pokonany. Tak obstawiam. Prokurator Szeliga kontra Norman Park. Czemu prokurator? Tak mówią, że prokurator Szeliga. Czemu? Nie wiem, ale tak mówią na niego. Dobra, obstawiamy. Norman. Chociaż git, no Arab też wygrywał przez 2 rundy, dostał bombę, poszedł spać. Więc jest, to jest klatka rzymska też. No tak, też. Bo to wtedy też Szeliga. O, tutaj? Ja bym nie obstawiał tej walki. Szeliga, nie? Go tam zgasił. Tak. Klatka rzymska jest, więc będzie mało miejsca. No moim zdaniem Norman powinien, no, utłuc tam Szeligo. I tak, pierwsza runda jest boks, 2 kolejne MMA. Wow. Będzie bardzo dziwny pojedynek. Fagata po lewo i Mona, Mona Lisa. Mona, Mona Lisa Kociołek. Jestem big fanem. Oby wygrała. Szczerze. Dobro musi pokonać zło. No to ja już się od razu deklaruję, nie czekam. Ajajaj, Fagatka, jak to Miś Maliś mówił. No, no, no raczej Fagata wygra, nie? Doświadczenie dłużej... Jakie doświadczenie? Jakie doświadczenie? Fagata versus Lexi Chaplin. Jest ta walka. Walka. No nie ma, bo patrz, ta... o jest, patrz. No jaki chuj, no nie ma, no ale generalnie Fagata dostała 2 hity i nie było jej, nie? Więc no, Mona Kociołek. Ja jestem za Moną. Ćwiczy. Jak widziałam gdzieś tam story z treningów Moniki, to też nie jest to, wiesz, w sensie nieźle sobie radzi jak na początku. Wygląda okej, okay. Moim zdaniem w tym pojedynku przeważy Fight IQ, nie? Fagata już ma to doświadczenie. Jakie Fight IQ? Tam wchodzi tak, o patrz, walka wchodzi i zaczynają się kurwa zawody pływackie i zaczyna się walka. I kto pierwszy trafi, ten wygra. Nie, wyszła na Lexi, podpaliła się, dostała w trąbę i już będzie wiedziała teraz moim zdaniem jak się zachować. Monia wchodzi pierwszy raz do oktagonu, jest osobą, którą ewidentnie mocno kierują emocje. Myślę, że jest duża szansa, że po prostu nie będzie walczyć z głową i to doświadczenie Fagaty i to, że dłużej trenuje, pozwoli jej wygrać. To jest mój strzał. Coming event, moi drodzy. Nitro versus Zeju? Nie no. Z całym szacunkiem do pana Sergiusza, jednak pan Marcin, nawet z tego, że nie walczył, nie? Po prostu wydaje mi się, że wygra. Nitro chyba to wie, to mam wrażenie, no Nitro ma raczej chyba takie podejście, że on wchodzi do klatki, robi szybki sos i ucieka, nie? Idzie sobie zapalić śluga. Za co propsuje oczywiście. Nie jest to nic złego. Ale uważam, że Xayo wygra. Sergiusz Górski, Nitro w mojej lewej ręce, w mojej prawej ręce Marcin Majkut, a.k.a. Zeju. Co? Tak mówią na niego na Twitchu teraz, Zeju. Czemu? Nie wiem, no tak, bo tak dla beki czyta, bo Xayo masz i że można jako Zeju przeczytać, na przykład po angielsku. Po angielsku tak by to ci się czytało? O? Na przykład, aż pisze w Translate, bo... Kto na przykład? No oni na przykład. Zaję. O, widzisz? Jezus Maria. A? Uwaga. 3, 4. No Nitro, no... Chociaż... No różnie może być. Xayo też pali... Ty, pa. Xayo zmienił mnie na Tomek. Fety, nie? Trochę wszystko tu się może wydarzyć. No znowu, Nitro miał już pojedynek, nie? Rzucił fajki ponoć. Widać, że mu wjechało trochę na ambicje. Że go unboxal najechał, no. I może zaskoczyć Sergiusz. Kurczę, wydaje mi się, że tak. Xayo mówił, że sporo ćwiczy faktycznie i mocno się zaangażował. On też chyba nie ma nic lepszego do roboty za szczególnie, aktualnie. Nie, też nie miał coś lepszego do roboty. No nie, no wiesz, no, ja jestem, chodzi mi o to, że Nitro jest bardzo aktywny w sieci i robi bardzo dużo rzeczy cały czas, tak. Wiesz, nagrywa, streamuje ten. Xayo ma tej aktywności sporo mniej w porównaniu do Sergiusza. On nie robi streamów? Robi, ale mniej, nie? On występuje czasami gościnnie u swoich ziomeczków, raz na jakiś czas się odpali, ale to nie jest ta skala, wiesz, że nie potrafi być odpalony po parę godzin, dzwoni do wróżki.
Nie powiedziała jeszcze, że Nitro będzie poturbowane. Więc warto stawiać pieniądze w takim razie. Tak, no znaczy ciężko, ogólnie myślę, że walka fajna, wyrównana będzie. No tutaj faworytem i wychodzi z pozycji, że też z presją, że będzie czuł, że musi się odkuć, że jak przegra, to będzie lipa, nie? No właśnie pytanie, czy tak, bo skoro już on od Unboxala dostał, to... No to właśnie jak Ksaja najebie, to będą się potem z Ksaja śmiali, że najebał się typ, którego najebał Unboxal. A jak Nitro zrobi 0-2, to będą z niego bekować, że go wszyscy biją. Trochę tak, a czy Nitro nie jest dużo dłużej w toku treningowym już? Jest, ale zobacz, właśnie on też ma tylko 6 tygodni pomiędzy jedną walką a drugą. Ja bym postawił na Ksaja. Ksaja też jest wyższy sporo od Nitra. Tak? No Unboxal już był wyższy z 7 cm, Ksaja jeszcze jest parę centymetrów wyższy niż Unboxer. Okej, okay, no to może zrobić różnicę. To może zrobić różnicę. No, tak final odpowiedź jakbyś miał dać, to co, Ksajo? No Ksajo bym powiedział. To ja powiem Nitro. No żeby było ciekawiej. Chociaż zaś... Chciałbyś kiedyś wejść do klatki Fame MMA? Nie wiem szczerze, chyba nie. Chyba nie chciałbym wejść. Znaczy wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim twórcą, żeby tam wchodzić, a jakieś za małe siano też nie chce się turbować, bo tam można się generalnie mocno zbłaźnić. Masz te telefony, tam jest riksz na ciebie, ludzie cię jebią. No, także trzeba brać to pod uwagę. Czy chciałbym walkę z Mikserem? Nie, czemu? Ksajo i Nitro są tego samego wzrostu, a tego akurat nie wiem. Sięk może zrobić. No zobaczymy. Dobra, moi drodzy, pojedynek wieczoru. Kto to może być w tym pojedynku? Masz jakieś pojęcie? Nie wiem kto to. Randomy jakieś. Stypiarze, kurwa. Po lewej stronie Gimper i po prawej stronie Trąba. No, głosujemy. Kto wygra naszym zdaniem? Nie spodziewali się widzowie, no. Nie, ogólnie to ja powiem tak. Moim zdaniem to będzie ciężki pojedynek dla ciebie. Oni mogą sobie pozwolić na stypę, bo Trąba na topie jest. No tak, no ogólnie już się nie oczekuje raczej od tych topowych, wiesz, walk, tego, że tam będzie jakaś zadyma. No to po to biorą tych mniej znanych twórców, czy nawet twórców, kurwa, gladiatorów Fame MMA, osoby, które się tam otaczają, żeby one robiły tam dym, nie? I jest to fajnie zbalansowane. Naprawdę, podoba mi się to. Jak zrobiło Fame MMA to. I zdajesz sobie z tego sprawę, no bo Trąba jest wyższy, jest cięższy i w ogóle, ale po tym jak patrzę, jak ty się przygotowujesz dobrze, jakie masz nastawienie do tego wszystkiego, no to myślę, że naprawdę masz szansę go tam sklepać i myślę, że on może się nie spodziewać, że będziesz tak dobrze przygotowany. Ja myślę, że dwie rzeczy, które mocno działają na moją korzyść, to mental, to znaczy psychicznie czuję, że będę lepiej przygotowany niż Trąba po prostu, bo widzę jak to znoszę, jak wchodzę do walki, z jakim podejściem po prostu, jak się leje i no nie wiem, jego tam oglądałem trochę na tych sparingach, widzimy się. Czy jestem sportowcem? W tym momencie niekoniecznie, mogę wam się przyznać, bez bicia. Na żywo czasami rozmawiamy, myślę, że mentalnie będę lepiej przygotowany do tego, co się wydarzy, chociaż to zobaczymy, bo to czasami człowiek się czuje zajebiście, a potem przed wejściem do oktagonu albo w dniu walki jakieś tam różne rzeczy się dzieją na bani, nie? Więc tu jeszcze zobaczymy oczywiście i kondycyjnie to, że on będzie cięższy, no to będzie mu na pewno też trudniej pod względem tlenowym. On też od listopada nawet zaczynał będąc bardzo zapuszczonym, nie? To znaczy skala McDonald's 97 kilo, tlenowo to wyglądało fatalnie u niego. Ja już gdzieś tam byłem cały czas, wiesz, trenowałem sobie regularnie na siłce, robiłem jakieś rzeczy, ruszałem się. To nie jest tak, że wchodziłem w przygotowania do MMA z poziomu nic nie robienia, a on, jak rozumiem, miał dużą przerwę od sportu, nie? I jakby wszedł po prostu w te przygotowania nagle. Mocno redukuje, więc pytanie, jak to zniesie? Myślę, że może być wymęczony, myślę, że jakby różnie może być z tą siłą jego, co może w parterze mu na przykład robić problemy. Więc no to jest taki pojedynek, że bardzo dużo zależy od dyspozycji Mateusza tego dnia, tak mi się wydaje, nie? Znaczy ja będę przygotowany na maksa, jestem, wiesz, w trybie, zajebiście się czuję, dobrze mi to wchodzi, a dużo zależy od tego, jak Mateusz zniesie redukcję, na ile ta redukcja mu pozwoli, wiesz, ciężkie treningi zrobić, na ile on się, wiesz, zakopał wcześniej, jak na poważnie do tego podszedł. No i tyle, no z tego co wiem, to on ćwiczy bardzo dużo, ja liczę na pełen dystans, albo co najmniej na dwie rundy, że zrobimy, że będzie fajnie, wesoło i jakbym miał szansę ocenić, to powiem ci, że nie wiem. Uważam, że tak realnie na papierze, to uważam, że to jest 50-50 i bardzo zależy od naszej dyspozycji po prostu tego dnia. W sensie ja się zgadzam, tak jak tutaj. Ej, ale fajnie Gimper do tego podszedł, nie? Szczerze, fajnie podszedł do tego, że wiesz, że on sobie z tego wszystkiego zdaje sprawę, że jest to niewiadoma.
tutaj rozmawiamy, no też znowu nie wiemy, jak trąba się przygotowuje, nie? No. Więc wiemy, jak my się przygotowujemy, nie wiemy, jak nasi przeciwnicy się przygotowują, więc nasze walki ciężko jest gdzieś tam pod tym względem ocenić, ale tak jak mówię, mnie się wydaje, że realnie masz szansę, nie? Zobaczymy. Fajny odcinek. Dasz tam lajka.